cukierki tamamy najlepsze i to mamy największe i tak dalej. I to mnie śmieszyło zawsze, jak siedzieliśmy kiedyś przy piwie, czy przy czymś, przyszedł Islandczyk i chciał się pochwalać, to właśnie opowiadali takie rzeczy. Że najsilniejszego mężczyznę na świecie mieliśmy, albo, a to jest też prawda, bo mieli najsilniejszego mężczyznę na świecie, albo faceta, który wypadł z kutra i wszyscy inni by już zamarzli, a on dopłynął do brzegu i żyje dotąd chyba nawet. Final o nim nakręcił Baltazar Kormaku, zdaje się. To jest autentyk, ale to jest śmieszne, bo się okazało, że on więcej wytrzymywał niż foka, ten facet. Ale mogą też się chwalić, że ich prezydentem był komik, czy premierem? Lepiej, merem Reykjaviku był Jón Gnarr, który założył partię pod tytułem Najlepsza Partia i wygrał. On był komikiem i aktorem, jest zresztą. Dawid Oddsson, też były długoletni premier, też był komikiem, występował w telewizji, zanim został politykiem. A u nas, wiesz, w Polsce, u nas oni są, a się nie przyznają. Tak mówi o Islandii pisarz Hubert Klimko-Dobrzeniecki, którego najnowsza książka nosi tytuł Zostawić Islandię. Ja może Państwu przeczytam fragment dotyczący pewnego rodzaju islandzkich kompleksów. Gdzieniegdzie pasą się kucyki islandzkie. O, przepraszam, koniki islandzkie. O, duże sory, konie islandzkie. Przyjemne to zwierzęta, przyjazne i wytrzymałe, a w dodatku nie potrzeba wielkich umiejętności, by ich dosiąść. Kiedyś zafundowaliśmy sobie kilkugodzinną przejażdżkę. Zwierzęta te mają w sobie zamontowaną skrzynię biegów. Nie pamiętam dokładnie, ale są chyba pięciobiegowe. Ta skrzynia biegów jest automatyczna. Same zmieniają krok. Wystarczy się mocno trzymać i jazda. A co się tyczy nazewnictwa, to trzeba bardzo uważać. Islandczycy są uczuleni na punkcie kucyków. Nie mam pojęcia, jaka to miara, kto o niej decyduje i kiedy kucyk staje się koniem, ale gdy patrzyłem na te islandzkie zwierzątka, przypomniała mi się sławna niegdyś sprawa sądowa z angielskiego hrabstwa Essex, w którą wmieszany był koń, właściwie kucyk, choć oskarżony twierdził, że ów kucyk mierzył jeden cal więcej niż górna norma przewiduje. Upierał się, żeby w dokumentach zwierzę to widniało jako koń, natomiast sędzia optował za kucykiem. Ławnicy doszli do wniosku, że najlepiej, jeśli kucyk, znaczy się koń, będzie figurował w aktach jako wyrośnięty kucyk albo niski koń. I takiej terminologii używano w zapisie, oczywiście naprzemiennie. Ponieważ przeciętny Islandczyk nosi w sobie niechęć do psów, w stolicy rzadko kto psa posiada, a państwo dba skrupulatnie, żeby psów za wiele nie było, stąd drakońskie prawo regulujące sprawy psów. Więc myślę, że właśnie koniki islandzkie przejęły rolę psów. Wielkich psów o dużych głowach i krótkich nogach, które zamiast szczekać, rżą. To był fragment książki Zostawić Islandię Huberta Klimko-Dobrzanieckiego. Za parę minut wracam do Państwa z magazynem Kultura Niecałkiem Osobista. Będzie Tolkien z Hobbitem i Władcą Pierścieni w spektaklach radiowych, a potem między innymi będzie o biciu rybą i innych dziwnych zwyczajach karnawałowych. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Informacje dnia w skrócie. 23.30, Mariusz Pieśniewski. Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta. Jego ciało w jednym z mieszkań w Gdańsku znalazł wieczorem członek jego rodziny. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Zbierali ślady, przesłuchiwali rodzinę mężczyzny i świadków. Jak powiedziała reporterowi Radia Gdańsk Tatiana Paszkiewicz z miejscowej prokuratury okręgowej, wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Wszystko wyjaśni się po sekcji zwłok, która zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, dodała prokurator. Przemysław Wałęsa miał 43 lata. Palestyński zamachowiec, który dziś wjechał ciężarówką w grupę izraelskich żołnierzy, zabił 4 osoby i ranił 15, był salafitą, informuje AP, powołując się na jego krewnych i sąsiadów. Zidentyfikowano go jako 28-letniego Fadiego Kunbara. Według premiera Izraela Benjamina Netanyahu palestyński zamachowiec był prawdopodobnie sympatykiem państwa islamskiego. Netanyahu oświadczył, że widzi możliwe podobieństwa między zamachem w Jerozolimie a zamachami terrorystycznymi w Europie. Wiemy, że mamy do czynienia z serią zamachów i jest całkiem możliwe, że są one ze sobą powiązane. Najpierw Francja i Berlin, a teraz Jerozolima, powiedział premier. Nad wieloma częściami kraju zalega smog, nie odpuszcza też krakowianom. Władze miasta wprowadzają darmową komunikację dla kierowców.
Każdy, kto zostawi samochód w poniedziałek w garażu, będzie mógł za darmo jeździć tramwajami i autobusami, mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Jeżeli mamy dowód rejestracyjny, podkreślam, to musi być oryginał. Nie może być to ksero, tak jak się zdarzało w poprzednich sytuacjach. Oryginał dowodu rejestracyjnego i może osoba, która ten dowód rejestracyjny posiada, może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile miejsc jest wpisanych w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Darmowa komunikacja będzie obowiązywała już za pół godziny przez 24 godziny. W Warszawie również w poniedziałek komunikacja miejska będzie darmowa. Pokonana w wyborach prezydenckich w USA Hillary Clinton nie będzie już kandydowała w życiu w żadnych wyborach, zapewniła bliska jej osoba. Zajmie się w najbliższych latach pomocą dla dzieci i rodzin, w którą angażowała się przez całe życie, powiedziała Neera Tanden, która jest prezeską Ośrodka Postępowej Refleksji Centrum Amerykańskiego Postępu i nieformalną jego doradczynią. Nie będzie już nigdy startowała w wyborach, zapewniła pani Tanden w rozmowie z CNN. Osoba ta zareagowała na artykuł, który ukazał się na łamach New York Times. Jego autor sugerował, że Hillary Clinton wystartuje w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Papież Franciszek zaapelował do Polaków, by przypominali wszystkim, że Jezus jest obecny w świecie. Zrobił to podczas pierwszej w tym roku audiencji środowej w Watykanie. W głównej katechezie mówił, że także łzy mogą zrodzić nadzieję i nowe życie. Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął również w czwartek mieszkańców środkowych Włoch, dotkniętych tragicznym trzęsieniem ziemi. Pozdrawiając Polaków przybyłych na audiencję środową do Watykanu, papież przypomniał o uroczystości objawienia pańskiego i przechodzących ulicami wielu miast, orszakach trzech króli. Uczestniczący w nich i kierując do spotkanych ludzi pozdrowienie świętego Franciszka, pokój i dobro, przypominajcie wszystkim, że Jezus narodzony w Betlejem jest obecny w świecie, jest blisko nas, przynosi nam zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka. Rzym, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie. W uroczystość Trzech Króli mali misjonarze z papieskiego dzieła misyjnego świętowali misyjny dzień dzieci. To ich patronalne święto obchodzone w katolickich parafiach na całym świecie. Światowy Dzień Misyjny Dzieci ustanowił w roku 1950 papież Pius XII. W Polsce po raz pierwszy dzieci świętowały go w 1984 roku. Misyjny Dzień Dzieci wiąże się również z akcją kolędników misyjnych, która w większości polskich parafii tego dnia miała swoje uroczyste zakończenie i podsumowanie. Kolędnicy misyjni mogą jednak odwiedzić nasze domy jeszcze po 6 stycznia. Hasło tegorocznej edycji kolędników misyjnych – Zauważ niewidocznych – zwraca uwagę na problem tzw. dzieci niewidocznych w Tajlandii. Kolędnicy misyjni zaproszeni są do udziału w konkursie Moje kolędowanie misyjne, mówi Anna Sobiech, sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Zachęcamy gorąco kolędników misyjnych, aby przygotowali relacje z kolędowania. To może być w formie albumu z fotografiami i z fajnym, ciekawym opisem. Może być w formie pokazu multimedialnego. Forma jest dowolna, natomiast liczy się pomysł na przygotowanie takiej relacji i żeby był jak najbardziej szczegółowy i pełen świadectw z kolędowania. Od pierwszej chwili, od kiedy usłyszeli o tym, że będą kolędować, przez dobór ról do kolędowania, przygotowanie strojów, skarbonki, gwiazdy, a także zrelacjonowanie całego kolędowania, kogo odwiedzili, jakie były ich przygody, co przeżyli, jakie były ich uczucia, które im towarzyszyły podczas kolędowania i oczywiście zakończenie kolędowania. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zaprezentował najnowszy raport o religijności Polaków. Pod hasłem Znaki czasu Kościoła w Polsce Anno Domini 2017 w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski podano dane dotyczące m.in. praktyk religijnych oraz zaangażowania świeckich w życie parafii. Jak wynika z badań, blisko 40% Polaków uczestniczyło w 2015 roku w mszach świętych, a 17% przystępowało do Komunii Świętej. To nieco więcej niż rok wcześniej. Mówią ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu, oraz dr Sławomir Mandes, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Kościół w Polsce dysponuje dość silnymi instytucjami. Wydaje się, że dość też stabilną pozycją społeczną. Można również powiedzieć o
powszechności katolicyzmu w Polsce, czyli że duszpasterstwo Kościoła trafia do mas, jest masowe, jest powszechne, chodzi przede wszystkim o sakramenty, sakramenty też małżeństwa, o pierwszą komunię, bierzmowanie. Za tym takim stabilnym obrazem kryje się jednak dość duże niebezpieczeństwo spłycenia polskiego katolicyzmu do wymiaru kulturowego, spłycenia go do wymiaru tylko instytucjonalnego. I chodzi o komunikację przede wszystkim właśnie tego wymiaru duchowego, religijnego. Takim podstawowym wyzwaniem jest rozwijanie tego zaangażowania społecznego Polaków. Polska religijność ewoluuje, rośnie rola świeckich, ale co też ciekawe, widać wzrost aktywności religijnej osób świeckich w ruchach religijnych. Mamy w Polsce bardzo, bardzo wiele ruchów religijnych działających przy parafiach, ale w dużej mierze niezależnie od parafii i w działalność tych ruchów jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi. Do końca nie wiemy ile, bo to nie są ruchy, do których się człowiek zapisuje, dostaje legitymację i prawda mamy listę, ale pewno są to liczby idące w miliony. Wyzwanie, jakie staje przed nami, to nie pozwolenie, aby to zaangażowanie spłuciło się tylko, żeby ono wynikało jednoznacznie po prostu z miłości chrześcijańskiej. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Olaf Warzyński. Polskie Radio 24. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk, zapraszam na ciąg dalszy magazynu Kultura nie całkiem osobista. 3 stycznia minęła 125. rocznica urodzin Johna Ronalda Ruela Tolkiena, brytyjskiego pisarza i profesora literatury staroangielskiej, autora literatury fantasy. Sięgamy do archiwum Polskiego Radia, a tam m.in. Władca Pierścieni w interpretacji Krzysztofa Kolbergera z roku 1997. Włożył pierścień do kieszeni. W owym momencie wydało mu się to po prostu szczęśliwym trawem. Szukając wyjścia, Bilbo zaszedł w głąb, aż do korzeni góry i tu musiał się zatrzymać. Drogę przecięło mu lodowate jezioro, do którego nie dochodził ani promień światła. Pośród tego jeziora, na skalistej wysepce, mieszkał Galen. Był to mały, szkaradny stwór. Wiosłując szerokimi, płaskimi stopami, pływał po wodzie w łódeczce i bladymi, świecącymi oczyma wypatrywał ślepych ryb. Chwytał je długimi paluchami i pożerał na surowo. Żarł zresztą wszelkie żywe istoty, nawet orków, jeśli zdołał którego złapać i udusić bez walki. Golem miał tajemniczy skarb, zdobyty przed wiekami, gdy jeszcze żył na jasnym świecie. Złoty pierścień, który czynił swego właściciela niewidzialnym. Był to jedyny przedmiot miłości Galema, jego skarb. Galem przemawiał do niego nawet wówczas, gdy go nie miał przy sobie. Trzymał bowiem pierścień w bezpiecznej skrytce, skalnej szparze na swojej wysepce, a kładł tylko wybierając się na łowy albo na zwiady wśród orków w ich podziemiu. Byłby pewnie od razu napadł na Bilba, gdyby w chwili spotkania z nim miał pierścień przy sobie. Nie miał go jednak, a hobbit ściskał w garści nóż zrobiony przez elfów, służący mu za miecz. Żeby zyskać na czasie, Galem wezwał Bilba na turniej zagadek, oznajmiając, że go zabije i zje, jeśli hobbit nie odpowie na któreś jego pytanie. Jeśli natomiast wygra, Bilbo spełni jego życzenie i wyprowadzi go z lochów na świat. Bilbo, zabłąkany bez nadziei w ciemnościach, nie mogąc ani iść naprzód, ani się wycofać, przyjął to wyzwanie. Zadali sobie nawzajem mnóstwo zagadek. W końcu Bilbo zwyciężył, co zresztą zawdzięczał bardziej szczęściu, tak się zdawało, niż rozumowi. Nie wiedząc bowiem pod koniec gry, jaką wymyślić zagadkę, a natrafiwszy ręką w kieszeni na znaleziony pierścień, wykrzyknął: co ja mam w kieszeni? Na to oczywiście Galem nie znalazł odpowiedzi, chociaż zażądał prawa do trzykrotnej próby. Rzeczoznawcy różnią się co prawda w opinii, czy ostatnie pytanie Bilba można uznać za zagadkę, zgodnie z ustalonymi przepisami gry.
Wszyscy wszakże zgadzają się, że Galen, skoro nie zaprotestował od razu i trzykroć próbował odpowiedzieć, był obowiązany spełnić obietnicę. Bilbo nalegał, żeby stwór dotrzymał danego słowa. Przyszło mu bowiem na myśl, że tak oślizły gad może okazać się przeniewiercą. Jakkolwiek obietnica tego rodzaju uważana była z dawna za świętość i tylko najprzewrotniejsze istoty śmiałyby ją złamać. 20 lat temu tak czytał Władcę Pierścieni w Polskim Radiu Krzysztof Kolberger. A rok wcześniej, czyli w roku 1996, powstało słuchowisko według Hobbita, gdzie zagrali m.in. Bronisław Pawlik i Marian Opania. Dzień dobry. Co chcesz przez to powiedzieć? Czy życzysz mi dobrego dnia, czy się oznajmiasz, że dzień jest dobry, niezależnie od tego, co ja o nim myślę? Czy sam dobrze się tego ranka czujesz? Czy może uważasz, że dzisiaj należy być dobrym? Wszystko naraz. A na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeżeli masz przy sobie fajkę, siądź przy mnie. Poczęstuję cię moim tytoniem. Nie ma się co śpieszyć. Cały dzień przed nami. Bardzo ładnie, ale nie mam dziś czasu na puszczanie kółek z tym już. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział w przygodzie, to znaczy w wyprawie, którą właśnie przygotowuję. Bardzo trudno kogoś takiego znaleźć. Ja myślę, że trudno. W naszych stronach my tu jesteśmy naród prosty i spokojny. Nie potrzeba nam przygody. To znaczy nieprzyjemności. Zburzony spokój. Brak wyjść. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, co się w tym może komuś podobać. Dzień dobry. Nie życzymy sobie tutaj żadnych przygód. Dziękujemy pięknie. Spróbuj za pagórkiem albo po drugiej stronie wody. Jakże wiele różnych znaczeń ma w twoich ustach dzień dobry. Tym razem, rozumiem, chciałeś przez to powiedzieć, że masz mnie dość i że dzień nie będzie naprawdę dobry, póki stąd nie odejdę. Ale co znowu, drogi panie? Proszę cię, wybacz, bo coś mi się zdaje, że nie znam twojego nazwiska. Tak, mój drogi, ale ja znam twoje nazwisko. Panie Bilbo Baggins. Ty także znasz moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi. Jestem Gandalf. Gandalf! To ja. Nie do wiary, że doczekamy, by mnie syn Belladonny Tuk częstował swoim dzień dobry, jak wędrownego kramarza, co handluje guzikami. Gandalf, wielkie nieba! Czyżby ten sam wędrowny czarodziej, który staremu Tukowi podarował magiczne spinki, co to się same zapinały, a odpinały tylko na rozkaz. Czyli naprawdę przez przyjaźń dla twego dziadka, starego Tuka i tej biednej Belladonny, dam ci to, o co mnie prosiłeś. Wybacz, proszę, o nic cię nie prosiłem. Owszem, nawet dwukrotnie. Prosiłeś o wybaczenie. Udzielam ci to. A nawet zrobię więcej. Wyślę cię na tę wyprawę, żebyś zażył przygody. Będzie to bardzo zabawne dla mnie, a dla ciebie bardzo zdrowe. A w dodatku prawdopodobnie bardzo korzystne. Oczywiście, jeśli w ogóle wyjdziesz z tego cało. Przepraszam, nie życzę sobie przygód. Dziękuję ślicznie. Nie dziś. Do widzenia. Ale proszę, zajdź do mnie na herbatkę, kiedy ci dogadza. Do widzenia. To były fragmenty tolkienowskich skarbów z archiwum Polskiego Radia. Dogrzebałam się do nich parę dni po 125. rocznicy urodzin Johna Ronalda Ruela Tolkiena. Kultura nie całkiem osobista. Karnawał w pełni, tańce, hulanki, swawole i przebieranki są na pewno udziałem wielu z Państwa. Czas karnawału kiedyś obfitował w zadziwiające naprawdę zwyczaje. I o nich właśnie opowie teraz Jacek Hałas. Śpiewak, tancerz, propagator kultury tradycyjnej.
perspektywy jakby normalnego życia, wszystkie te obyczaje są dość dziwaczne, bo pochodzą z czasów... Nie gadać głupot, nie oceniać, nie tytułować się. Miało być na opak, wszystko miało być odwrócone. Na kraju temperatura spadnie do minus 20 stopni. Od początku roku każdy rozliczając się z Urzędem Skarbowym może przeznaczyć 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jedną z nich jest Fundacja Nasza Przyszłość, która środki z 1% przeznacza między innymi na edukację i patriotyczne wychowanie młodzieży. Przypominamy, termin rozliczenia się z fiskusem w tym roku upływa 2 maja. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Brytyjska premier Theresa May potwierdziła, że w marcu bieżącego roku rozpocznie procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyborcy zagłosowali za opuszczeniem wspólnoty i za zmianą. W 2017 roku zaczniemy to wprowadzać w życie, powiedziała premier. May na antenie jednej ze stacji telewizyjnych zapowiedziała, że w kolejnych tygodniach przedstawi szerzej plan negocjacyjny swojego rządu przed marcowym formalnym rozpoczęciem negocjacji. Największe kluby parlamentarne CDU-CSU i SPD preferują 24 września jako najdogodniejszy termin wyborów do Bundestagu. Welt am Sonntag podał, że oba ugrupowania zaproponowały taki termin w piśmie do szefa MSW. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Niemiec, który ogłasza termin wyborów na wniosek rządu. O stanowisko kanclerza ubiegać się będzie po raz kolejny Angela Merkel. SPD ogłosi nazwisko swego kandydata 29 stycznia. Największe szanse ma szef partii Sigmar Gabriel. Palestyński zamachowiec, który wjechał ciężarówką w grupę izraelskich żołnierzy w Jerozolimie, był prawdopodobnie sympatykiem tzw. państwa islamskiego. W zamachu zginęły 4 osoby, rannych jest 15. Napastnik został zastrzelony. W ostatnim czasie na izraelskich ulicach rzadziej dochodziło do ataków, jakich od września 2015 roku niemal codziennie dokonywali Palestyńczycy, między innymi przy użyciu noży czy pojazdów. Amerykańska prokuratura wszczęła postępowanie wobec domniemanego sprawcy strzelaniny na lotnisku na Florydzie, w której 5 osób zginęło, a 8 zostało rannych. 26-latkowi może grozić nawet kara śmierci. Śledczy poinformowali, że motywy czynu sprawcy pozostają nieznane. Nie wykluczono, że mógł to być akt terroryzmu. Jeszcze w tym roku w Pekinie powołane zostaną nowe siły policji, których zadaniem będzie kontrola wdrażania działań do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Policjanci będą karać osoby korzystające z grilli na świeżym powietrzu, a także palące śmieci, drewno i inne rodzaje biomasy. Zimą dziesiątki chińskich miast znajdują się pod grubą warstwą smogu, a poziom zanieczyszczenia często przekracza normy ustalone przez Światową Organizację Zdrowia. Prezydent Barack Obama przyznał, że nie docenił wpływu rosyjskich działań hakerskich i kampanii dezinformacyjnej na wynik wyborczy demokratów. Wypowiedział się 2 dni po ogłoszeniu raportu wywiadu Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Według wywiadu początkowym celem cyberataków było zakłócenie demokratycznego procesu wyborczego. Około 300 żołnierzy piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych zostanie wysłanych do prowincji Helmand w Afganistanie, by wspierać walczące z talibami afgańskie siły bezpieczeństwa w zakresie wywiadu i logistyki. To pierwsza operacja Marines w tej prowincji na południu Afganistanu od czasu, gdy wycofali się stamtąd w 2014 roku, kiedy Stany Zjednoczone ogłosiły zakończenie misji bojowej. Potencjał nuklearny Korei Północnej i jej program rakiet balistycznych stanowią poważne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, oświadczył minister obrony Stanów Zjednoczonych Ash Carter. Podkreślił, że Stany Zjednoczone są przygotowane do zestrzelenia północno-koreańskiej rakiety, gdyby nadlatywała w kierunku naszego terytorium lub terytorium naszych przyjaciół i sojuszników. Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Prezydent Andrzej Duda planuje wspólnie z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem zamknąć tegoroczny Puchar Świata w skokach narciarskich w marcu w Planicy. Minister Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent liczy, iż wręczy Puchar zwycięzcy Kamilowi Stochowi. 38. sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczął się 25 listopada ubiegłego roku w fińskim Kusamo, a zakończy 26 marca w słoweńskiej Planicy. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata w skrócie. Dziękuję za uwagę.
zebrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pomoc dla weterana. Jest sparaliżowany, a na życie ma jedynie 600 zł emerytury. O przyznanie specjalnej renty schorowanemu opozycjoniście apeluje do premiera Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegóły w naszym dzienniku. Powrót Kissingera. USA z Rosją muszą współpracować, powtarza od lat Henry Kissinger, typowany na jednego z doradców Donalda Trumpa. Czy światu grozi bożoga na wielką skalę? Scenariusze zmian w globalnej polityce zagranicznej kreśli w naszym dzienniku profesor Grzegorz Kucharczyk. W nowy rok z nadzieją. Jeżeli płace Polaków będą rosły, to zniknie główny powód emigracji. Rozmowa z profesorem Andrzejem Kaźmierczakiem. Minister tworzy holding. Resort rolnictwa chce stworzyć duży holding firm sektora rolno-spożywczego. Kto mógłby się w nim znaleźć i na jakich zasadach ma działać? Czytam w naszym dzienniku. Warzywa w roli głównej. Siostra Teresa podaje przykłady sycących potraw z warzywami. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Znowu
Polsce mamy dokładnie północ. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczął się nowy dzień, jest to poniedziałek, 9 dzień stycznia. Ten nowy dzień rozpoczynamy w imię Boże, czyniąc znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz już tradycyjnie na początku nasza pieśń narodowo-patriotyczna, religijna, Bogu Rodzica, rozpoczynająca ten nowy dzień i także nasz program. I też no, zamiłowanego w tematach takich historycznych, patriotycznych. Witamy ponownie, panie doktorze, cieszymy się. Szczęść Boże. Z pana obecności. Pozdrawiamy też żonę, bo słyszałem, że słucha z natężeniem, prawda, i recenzuje trochę te rozmowy, więc... Ktoś musi recenzować w domu. No właśnie. Więc zapraszamy już naszych słuchaczy pewnie za moment do dalej kontynuowania tej ciekawej rozmowy, żebyśmy weszli w ten właśnie klimat jeszcze tego XX wieku, tak bogatego wydarzenia historyczne i żeby właśnie może państwo tak sami chcieli nam tutaj podpowiadać, jakie wydarzenia uważają za jasne, chwalebne, prawda, a jak za błogosławione w jakimś sensie, a jakie za ciemne, trudne, bolesne, no to już przymiotniki niech wystarczą. W każdym razie możemy powiedzieć, no były to ciekawe czasy, w których żyliśmy, tak? Ja się też cieszę, że mogłem przynajmniej 20 parę lat zaczerpnąć tego wieku, bo no, był on, można powiedzieć, dla nas jednak łaskawszy niż dla dziadków naszych czy pradziadków, bo chodzi mi o początek, prawda, odzyskiwanie niepodległości, dwudziestolecie międzywojenne, czas wojny, no i to po wojnie komunistyczne. Tylko bym zapytał, panie dyrektorze, jedno pytanie. Teraz są te książki sławne, prawda? Resortowe dzieci politycy, resortowe dzieci dziennikarze i tak dalej. No właśnie, jak to jest? No może to jest takie naiwne pytanie, no, ale dobre cechy są też z ojca na syna, prawda? Przechodzą, ale okazuje się, że złe także, ciągotki pewne, no i pewne układy. Ja sam się zdziwiłem, że te życiorysy przechodzą na 3-4 pokolenia. No to jest. Czy pan się temu przyglądał bliżej? Tak? Znaczy jest to normalne, jest to jakby naturalne, tak. Że sposób myślenia rodziców, dziadków w pewnej ciągłości pokoleniowej no, przechodzi dalej. To też nie zawsze można ten znak równości postawić. Natomiast przy środowiskach komunistycznych trzeba powiedzieć, że było troszeczkę inaczej. To były środowiska, tak jak powiedziałem, o okresie międzywojennym, tutaj troszeczkę napomknąłem, że to były środowiska, osoby związane z komunistami, albo będący komunistami, tak się określający, i przebywa
przebywający w Związku Sowieckim bardzo często na szkoleniach, to były osoby, które były etatowymi agentami służb sowieckich, różnego typu, czy wojskowych, czy cywilnych. I funkcjonowali w okresie międzywojennym najczęściej w Polsce, gdy ulegali spaleniu, mówimy o polskich komunistach, spaleniu, wyjeżdżali do Związku Sowieckiego lub niektórzy jeszcze dalej wyjeżdżali na przykład na wojnę domową do Hiszpanii. Takich przypadków jest dużo. Walter, tak. Tak, Mendel Kosoi, później znany jako generał Wacław Komar. To są tego przypadki, ale wcześniej był mordercą polskich obywateli, których mordował z ramienia i polecenia władz sowieckich w Polsce i musiał uciekać, bo był poszukiwany listem gończym. To są takie dokładne przypadki. I wiadomo, i oni później w okresie PRL-u tutaj funkcjonowali, jak oczywiście przeżyli i gehenne wyłapywania tak zwanych polskich komunistów przez Stalina, te czystki komunistyczne słynne, a jak i również czas wojny, te różne wydarzenia historyczne. Ale przybywając tutaj, no przejmowali, pełnili oni dalej swoje obowiązki i jakby było naturalne, że ich dzieci dalej dokonują takiego samego wyboru. Są kształcone, wychowywane w takim samym kulcie. Przecież nieraz jak przegląda się życiorysy, to widzi się, że to jest bezpośrednia linia rodziców. Niejednokrotnie też sposób kształcenia. Wyjeżdżali na studia do Moskwy. W czasach sowieckich wyjazd na studia do Moskwy był raczej jednokierunkowy. Tak? Tam chodziło też o indoktrynację intelektualną. Nie wjeżdżał z miłości do kraju, tak, rad, bo prawda? To też były zamknięte wyjazdy. Nie każdy mógł wyjechać. To był inny czynnik. Czym innym to było podyktowane. To nie były wyjazdy jak w okresie rozbioru, w okresie carskim, gdzie też ochrana funkcjonowała i też wyłapywała agentów, ale mimo wszystko to nie można porównywać w ten sposób. To inne działanie. A to jest jakaś procentowość, bo takie, było takie powiedzonko, Franz Fischer miał powiedzieć, żeby w Polsce było dobrze, trzeba tam wyciąć 17 tysięcy szubrawców, a gdyby ich brakło, to dobrać z uczciwych, nie? Ale to chociaż teraz się śmieję, bo on takie miał powiedzonka, nie wiem, czy to są prawdziwe, czy tak mu przypisywano, w każdym razie, czy to jakaś jest taka średnia społeczna? Czy, znaczy, czy nie ma tu średniej społecznej. Tu jest stopień nasycenia ze względu na zaangażowanie Sowietów w inwigilację danego państwa. W Polsce było bardzo duże zainteresowanie Polską w okresie międzywojennym przez Sowiety, dlatego tutaj agentów było dosyć duże nasycenie. Ja się tym zajmowałem, tym tematem parę lat temu. Takie publikacje wydałem, ona jest również w internecie zamieszczona, agentura sowiecka w okresie międzywojennym w Rzeczpospolitej czy w Polsce, już teraz nie pamiętam, można ją, szanowni państwo, znaleźć i w internecie. Natomiast ja tam bodajże podałem około 15 tysięcy agentów. I to jest chyba właściwa liczba. Agentów, osób współpracujących ze służbą, to były osoby też na etatach służb sowieckich, miesiąc otrzymujący pensję. Ja tam w tym artykule również podaję poszczególne pensje niektórych agentów. Bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, Bolesław Bierut, agent już połowa lat 20. Pensja w latach 30. około 400 chyba złotych, jeśli mnie pamięć teraz nie myli. Po prostu nie przygotowywałem się, nie odgrzebywałem tych danych, ale porównując do tych warunków finansowych, jakie były w okresie międzywojennym, to była dwukrotność dobrego zarobku. Co najmniej dobrego zarobku. Także to pokazuje. To a najlepsi, tak, a najlepsi dostawali jeszcze więcej. Ci ważniejsi agenci, którzy mieli jakieś jeszcze inne obowiązki. Także to było tutaj niezwykle ważne. I co istotne, mówi się, że w okresie III RP niektórzy odważnie wyliczają, iż osób stricte agenturalnie działających na ziemiach polskich, obecnej III RP, jak i również osób lobbujących, bo to jeszcze trzeba takie pojęcie użyć tutaj, lobbyście, to jest nowocześniejsza forma jakby działania na zapleczu polskim, dla struktur rosyjskich, w tym wypadku rosyjskich, postsowieckich, rosyjskich, liczy się również na około 15, a niektórzy nawet mówią do 17 tysięcy osób. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile jest takich osób czynnych. Być może coraz mniej, może 9, może 11, może 5 tysięcy. Mówi się, że z komunizmu się można wyleczyć, ale na przykład z działania agenturalnego dawnych służb, po prostu wojskowych, nigdy się nie wychodzi. No w okresie międzywojennym też był problem z agenturą, współpracą z dawnymi służbami państw zaborczych. Oni właśnie byli przejmowani, tak samo agenci ochrany byli przejmowani przez służby sowieckie. Przecież mieli całe pakiety akcji, tak, dokumenty. Nawet jakieś pomówienia były na Piłsudskiego, prawda, że gdzieś tam tak,
Musieli sobie radzić z tym. Bardzo często trzeba było pisać oświadczenia. Czy się ze służbami pracowało, czy nie. Także z tym, że starano się to wyjaśniać, tak? I przede wszystkim nie robiono takiego larum, nie wołano, jak w tej chwili to się dzieje, gdzie w instytucjach pewnych powinno być to wykonywane, tak? Czy była współpraca, czy nie. Dzisiaj się tego nie czyni. Zaczynamy stan zero, robimy taką zwaną grubą kreskę, uczuleniową grubą kreskę, ja to nazywam, bo to się nie sprawdza, bo wiemy, że przenikają pewne osoby, które nie powinny być, a to jest też dużym zagrożeniem dla zwykłego obywatela, który pracuje w takiej instytucji. Myśląc, że dobrze wykonuje pewne działania, czynności, one wychodzą na jaw i taka osoba też może być fizycznie zagrożona. Jeszcze jedno, panie doktorze, bo to żeby to wybrzmiało naszym słuchaczom też, co chcemy. Oni też dobrze wiedzą, bo tego typu też opowiadania, że ten polski komunizm, czy polscy komuniści, czy służby bezpieczeństwa i tak dalej, były tak jak ta cebula przysłowiowa, prawda, że najbardziej piekące były tam przy tym takim trzonie, prawda, przy tym środeczku, a tak to było z boku takie, to, no bo rzeczywiście cebula jest taka łagodna, najpierw się listki, a potem zaczyna dopiero piec, jak tam się dojdzie do tego rdzenia. Czy na przykład tego typu historie, jak pan pamięta tę komedię chyba taka historyczna, nie historyczna, pułkownik Kwiatkowski, nie? Tak. No, że tam pokazana taka ta ubecja, taka lajtowa, lekkość, taka pewna, taka lekko zabawa. Napisowo. Więc to nie jest dobre ukazywanie też historii, bo to były bardzo lata ciężkie, trudne dla społeczeństwa. Niektórzy mówili, prawda, że wojna była, było mniejsze napięcie w czasie wojny niż po w środowisku, społeczeństwie. Oczywiście, że wojna było gestapo, byli Niemcy, ale tutaj było to, że mogłeś we swoim języku być podsłuchiwany, donoszono na ciebie i tak dalej. Znaczy, w okresie II wojny światowej było to bardziej przejrzyste. Kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. Natomiast po wejściu Sowietów, a komuniści bardzo często i bardzo mocno zajmowali się inwigilacją środowisk podziemia niepodległościowego, zarówno AK-owskiego, jak i NSZ-owskiego, czyli ogólnie mówiąc tego polskiego państwa podziemnego w tym trzonie niepodległościowym, tak? Oni zajmowali się głównie tym i zajmowali się donoszeniem do miejscowych struktur gestapo i administracji niemieckiej okupacyjnej. To nie podlega dyskusji. Naprawdę nie znajduje pozytywnych postaci, to jest sporadycznie, można znaleźć pojedyncze przypadki osób zaangażowanych w tych środowiskach komunistycznych. Zdarzały się natomiast osoby w środowiskach tak zwanych oddziałach komunistycznych, które zaciągały się, nie wiedząc tak naprawdę nieraz do jakich struktur się zaciągają. I dopiero po chwili, po jakimś czasie zaczęli mieć rozeznanie, w czym siedzą. Nieraz było za późno, nie mogli się wycofać. Na początku nie było problemu się pomylić z komunistami, ponieważ oni nawet polskich emblematów nie nosili na początku. Także to było tutaj bardzo takie znaczące. Dopiero później zaczęli wprowadzać polskie emblematy, oczywiście bez korony i tak dalej. Ale to jest tutaj ważne. Telefony. Jeszcze jedno, czy uważa pan, czy nie jest przesadzone powiedzenie, że obecnie mamy starcie trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB? Idealnie. Idealnie uważam, że to jest trafione. Ale... I muszę powiedzieć, że trzecie pokolenie AK NSZ wygrywa. Tak, tylko że jeden mam problem, no ale dobrze. Obecnie komuniści są wyciszeni. Nie ma ich przy władzy, nie ma ich w parlamencie. Tak, tylko że to ta struktura się troszeczkę zmieniła. Platforma ma korzenie prawicowe, przynajmniej tak mówi. Tak, prawda? Ale powiem inaczej. Osobiście jestem oburzony, że działacze opozycji solidarnościowej, czy w ogóle działacze opozycji, potrafią iść w marszach, które potencjalnie dbają i mają na celu utrzymanie i rozwój demokracji w Polsce, czyli walkę z obecną władzą, która jest nieciekawa, jest apodyktyczna, etc., etc. I jeśli ja widzę, że w tym samym marszu idą przedstawiciele środowisk opresyjnych z lat komuny, czyli struktury SB, WSI i tym podobne, i idą działacze albo osoby uznające się, że ja z komunizmem nie mam nic wspólnego, to tu jest kompletne przekłamanie. I to jest niedopuszczalne. Właśnie, drugi cytat, jedna z aktorek tego pokolenia młodszego mówi, że jak ma zapiętą znaczek kodu, jest w tramwaju, to czuje się jak żydowska dziewczynka w niemieckim tramwaju w czasie wojny. Powiem szczerze, trudno mi to nie komentować. To nie warto nawet sekundy tracić na to. Właśnie. Proszę Państwa, my nie tracimy czasu, bo mamy gościa i rozmawiamy i dzielimy się swoimi myślami, a więc czekamy tutaj na opinię Państwa, co na początku żeśmy pytali. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy. Proszę bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Izabela z Krakowa. Witamy.
tak niedawno zaczęłam słuchać i słyszę, że jest o historii, już o edukacji i chciałam też, bo tak sobie przypominam moje studia w Krakowie i mojej siostry, właściwie to ja, my pochodzimy z Podkarpacia, chociaż nasz tata z Krakowa, ale my nic nie wiedziałyśmy o naszej rodzinie. U nas w domu się w ogóle o tym nie mówiło. My dopiero jako dorosłe osoby dowiedziałyśmy się o tożsamości naszych dziadków i tak dalej, dlatego że oni wszyscy gdzieś tam, tata, na przykład dziadek jeden był w AK, potem w partyzantce, drugi dziadek był policjantem przedwojennym, a walczył w wojnie, był ranny w 1920 roku, ukończył szkołę żandarmerii w Przemyślu, taką przedwojenną. Mój tata się urodził na Wołyniu, bo jego ojciec był oficerem w drugim pułku artylerii ciężkiej. Bodajże, chyba się nie pomyliłam. W Równym pewnie, albo... No i poszłyśmy, ja jak byłam na pierwszym roku studiów Akademii Sztuk Pięknych na architekturze wnętrz, to ja się zapisałam do ZMP, czy coś takiego tam było, jakaś taka organizacja, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Podeszli do mnie, werbowali nas i ja mówię, a co wy jesteście? A my jesteśmy taka organizacja sportowa. Ja mówię, tak jak harcerstwo, tak, chodzimy w góry. No więc się zapisałam i poszłam na pierwszy, potem to spotkanie. No i tak w ogóle nie rozumiałam, co oni mówią, kompletnie. Więc jak doszło do sądu koleżeńskiego, że mamy jakieś sądy koleżeńskie, to no to po prostu zrobiłam im kazanie, wyszłam i trzasnęłam drzwiami. Ale na trzecim roku już, jak była Solidarność i tak dalej, już dużo więcej wiedziałam o... Bo się już jedni przez drugich dowiadywaliśmy. Chciałam się wypisać z tej organizacji i powiedzieli, że... Ja mówię, no chyba mnie wypisaliście po tym, jak wyszłam i trzasnęłam drzwiami. Nie, jesteś u nas zapisana. Ja mówię, to proszę mnie natychmiast wypisać. Nie, my za ciebie płacimy składki. No więc z tej organizacji, z tej mafii się nie wychodziło. I to takie... Ale jeszcze jedno, pani Izo, proszę nam powiedzieć, to czemu wynikało to ta niewiedza? Czy tato się, rodzice się bali, żeby pani o tym się czasami nie pochwaliła i nie była jakoś piętnowana, czy jakoś... Tak. Rodzice bali się o przyszłość pani. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale potem sobie uświadomiłam, że rodzice się bali, dlatego że moja mama jako licealistka w Rudniku nad Sanem była wzywana na UB i tam była śmiertelnie wystraszona, bo jej świecili lampą w oczy. On nie chciała opowiadać nigdy, co to było za przesłuchanie, ale to było w związku z tym, że była organizacja patriotyczna Orlęta w Rudniku i dwóch jej kolegów z klasy dostało karę śmierci i po prostu mówiło się też, że podsłuchują, że NKWD czy UB podsłuchuje pod oknami, więc w ogóle się mówiło szeptem przy zasłoniętych oknach na tym Podkarpaciu. Dziadek czasami tam słuchał tej Radia Wolna Europa czy Ameryka, ale to też nie wolno było przy dzieciach. To myśmy podglądały, znaczy widziałyśmy, że coś się takiego dzieje. Ale ja pamiętam, że sobie taki żarcik zrobiłam w szkole podstawowej w drugiej klasie. Uczyliśmy się składać wyrazy w zdania i takie ułożyłam zdanie, że przeczytałam Władysław tam Gomułka i Cyrankiewicz Józef, bo to wisiało na portrety i orzeł. I wplotłam te nazwiska w takie zdanie, że tam siedzą w parku, bo i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że po tym natychmiast zawołano moją mamę do szkoły, mama się gęsto tłumaczyła, jakiś pan takim strasznym głosem do mnie krzyczał, dlaczego ja to napisałam i tak, ja byłam małym dzieckiem, miałam 7 lat czy 8 i byłam przerażona i wiedziałam, że coś się złego dzieje, ale zupełnie nie rozumiałam co, więc to była taka atmosfera, później się dowiedziałam od innych już na studiach, że u nich też się w domu nie mówiło o polityce przy dzieciach, bo mogło się tak, to skończyć. Czyli to była taka forma zastraszenia. Pani Izo, to wiemy już pani historię. Dziękuję bardzo, dobrze, bo mamy jeszcze... chciałam powiedzieć, że w szkole teatralnej kiedyś weszłam do pokoju, bo moja siostra studiowała, a tam jakiś siedział w mundurze wojskowym człowiek. Ja mówię, a co pan tutaj robi? A on się nic nie odezwał, tylko tak mnie spiorunował wzrokiem i milczał. I kiedyś też potem studiowałam scenografię. To samo było w Katowicach, na reżyserii, kiedy robiliśmy takie filmy tam szkolne. Ja robiłam scenografią się zajmowałam i zabrakło nam taśmy. I wysyłali mnie tak od Anasza do Kajfasza, przez wszystkie szczeble się przeszłam i najwyżej
weszłam do takiego gabinetu, a tam siedział ktoś taki jak generał z orderami, taki z taką czerwoną twarzą, z takimi małymi oczkami i ja mówię, że po taśmę, żeby nam przydzielili tą taśmę i tak dalej, i tak dalej. A on mówi tak, dokument, podanie, podpisał, nic się nie odezwał i podpisał nam te brakujące. I ja wtedy się zorientowałam, że chyba na każdej uczelni siedział taki człowiek w mundurze i nie wiem, co oni tam robili, musieli chyba pilnować tam, pilnować nas, prawda, żebyśmy się nie wyrwali. Ale mieli też dobrą taką dziuplę, że tak powiem, emeryturkę, dorabiali do emerytury dosyć dobrze. Pani Izo, dziękuję bardzo, bo widzę, pani pięknie lubi opowiadać, to byśmy tu jeszcze mogli pół godziny mówić, natomiast skorzystamy, że tutaj jeszcze, będą jeszcze inne telefony, panie doktorze, tak? Rzeczywiście, bardzo często słyszałem, zresztą też ze swoich historii, swojej rodziny, wiem, że w rodzinach o przekazach z nieodległej przeszłości, czyli II wojny światowej, sytuacjach powojennych, bardzo często się nie mówiło. Nie dlatego, że ona była wstydliwa, tylko ona mogła zaszkodzić najbliższym. Nie zdawali sobie ludzie, młodsi, dzieci, to ja dzisiaj tak z perspektywy mogę powiedzieć, co mogło grozić, że taki maluch, młodzian pójdzie i powie, a mój dziadek robił to, czy moja babcia robiła to i się pochwali i nagle to wypłynie dalej. I to nie było wiadomo kiedy, ale to był wielki problem, bo to łamało taki jakby ciągłość historyczną pokoleniową. Taka ciągłość, co się działo w rodzinie. O pewnych rzeczach się nie nawet mówiło. Dlatego się jest odhistoryzowanie rodziny. Pano się opowiada, nawet przy życiu jakichś dowcipów politycznych, bo dziecko wygada potem, nie? Pójdzie i też w latach 80. zauważyłem, bo gdzieś tam wiem, że raz tak powtórzyłem taki dowcip, gdzieś słyszałem, że może pan znał, że jak na przykład rosną buraki ziemniaki, nie? I nagle na jesieni, we wrześniu spadnie śnieg. Co się najpierw zbiera? No, aktyw, nie? Że aktyw pasyjny. I nawet taki było niebezpieczne nawet opowiadanie. Teraz mówimy tak z perspektywy, że to znaczy, był... Znaczy dzisiaj możemy się z tego pośmiać, jeszcze w latach tak? 60. to było nie, też jeszcze gorzej, im bardziej do tyłu, prawda? 50, no, 60. Mówię, dzisiaj możemy się z tego trochę pouśmiechać. Wielu ludzi to pewnie nie uwierzyłoby, tak? Że tak było, bo u mnie w domu się nic nie mówiło. Załóżmy, ktoś odpowie, tak? No. Nic się nie mówiło, to znaczy, że nie było źle. A wychodzi jakiś pułkownik, gada bzdury, nikt widzi. Niech pan też popatrzy, panie doktorze, ciekawe na tym takim wiecu. No tak niestety się działo, to jakoś tak było zakodowane, wojenny, że to jest, kulturalny. Ale z drugiej strony ludzie mieli zakodowane, że jest to negatywne, że jest to niewłaściwa struktura, która tutaj panuje w Polsce. I teraz pytanie, na ile niektórzy mieli tego samozaparcia i chęci trzymania się tych wartości, o których mówiłem w telewizji, w tej części radiowej wcześniejszej, trzymania się tego kanonu, do którego byli wszyscy wychowywani wcześniej, a ilu chciało po prostu iść do przodu, mieć więcej i dać się skusić na mieszkanie, bo przecież oni nie dawali pałacy. Oni dawali klitkę, mieszkanie, jedno, dwupokojowe, jeszcze najczęściej do użytkowania na zasadzie lokatorskiej, także niewłasnościowe nawet, także no takie kupowanie... No, żeby też rodzin nie było za dużych, prawda? To też wiedziano, że duże rodziny przynoszą większe wartości, prawda? Jeśli chodzi o tak, inne, przekaz, inne tak. Stosunki się wytwarzają tak, w dużych tak. Rodzinach. To... Czyli jakiś taki osiedlach niż blok był taki zawsze dobrym miejscem na taką no w ogóle stymulację. Industrializacja społeczeństwa miała na celu przecież w założeniu wyrwanie społeczeństwa z korzeni. Nie powiedzieliśmy, proszę Państwa, o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Co się stało? Polaków przerzucono z Kresów Wschodnich, zapakowano i powiedziano, albo zgadzacie się na zachód jechać, gdzieś tam, albo wyjeżdżacie na wschód. Bardzo często taka alternatywa była. Ci najodważniejsi zostali. Część ucierpiała, bo niestety została zesłana na głęboką Syberię po II wojnie światowej z tych kresowiaków i potem wróciła. Po iluś latach wróciła na ziemię kresowe do swoich rodzin, dlatego mamy tych Polaków tam dalej. Im się wielka chwała za to należy, za to, że wytrzymali w polskości tam żyć, bo przecież mogli się do pewnego momentu zapakować. Sowieci ich bardzo chętnie wyrzucali. Ale jaki był cel tak naprawdę ukryty tego? Wyciągnąć ich stamtąd i jednocześnie tak indoktrynować, wprowadzić w nowe otoczenie, żeby nie czuli się pewnie, a jednocześnie mieć nad nich pełną pieczę, przez swoich ludzi, bo zawsze pojawiały się inne jednostki zazwyczaj, które przebywały z nimi, mieszało się to środowisko w minimalnym stopniu, bo jak wiemy, jeden, dwóch donosicieli wystarczy na jakąś większą społeczność i zaczyna się robić problem. I nie udało się zindoktrynować na tyle, żeby ich sowietyzować. Nie udało się to, bo musimy sobie uczciwie powiedzieć, że Polacy na ziemiach odzyskanych jednak utrzymali kręgosłup polskości. On jest bardzo mocno, no powiedzmy sobie delikatnie to mówiąc, zachwiany,
bo widzimy to bardzo często po niektórych wyborach, po podejściu do pewnych tematów, jak są nawet robione te słupki statystyczne z tak zwanych sondaży, widać, że jest inne podejście, widać, że coś się wydarzyło złego. Pan poseł Kurzępa mógł powiedzieć podejście. Tak, jest to inne podejście na tych terenach. Tak, że jednak coś się stało. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, dlaczego się to nic takiego się nie stało, co Sowieci chcieli zrobić do końca, że sowietyzowali ich, zrobili z nich sowieckich Polaków. Dlatego, że trwał z nimi Kościół, że przeważnie duchowni mieli na tyle odwagi cywilnej, mimo że byli najgorzej traktowani z całej grupy, mimo że z biednymi ludźmi wyjeżdżali, byli najgorzej traktowani przez władzę sowiecką i komunistyczną, trwali przy nich i dawali to, utrzymywali w nich poczucie wspólnoty. A przy tych księżach pojawiali się bardzo często jeden, dwóch nauczycieli, którzy gdzieś się przemycali, przedwojennych zaznaczam. Inna struktura tych ludzi była, intelektualna, inna umysłowość. I dlatego udało się utrzymać do takiego stanu, jak widzimy. No ale no, teraz pozostała praca intelektualna i edukacyjna. Nie ma wyjścia. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i pana doktora. Witamy, witamy. Z wielką uwagą słucham już audycję poprzez telewizję Trwam i teraz przyłączyłem się na radio. Próbowałem przedtem się dostać na antenę, ale nie udało się, ale jednak szczęście teraz dopisało. Panie doktorze, co chcę zasygnalizować w związku z agenturą i z tym lobbingowaniem? Ja mieszkam w Krakowie i jestem mieszkańcem takim, który co roku na zimę musi zakupić węgiel, ponieważ mieszkam w domku i muszę opalać, żeby ciepło mieć, prawda? Proszę zwrócić uwagę, od kilku lat nie ma żadnego sygnału, nieraz przedtem w telewizyjnej reklamie przewinął się jakiś tam reklama, że składy węgla